Krystyno, proszę nam opowiedzieć, jak wyglądało kiedyś przygotowania przedświąteczne i samo świętowanie. Przygotowania przed świętami z przede wszystkim każda kobieta, każda gospodyni domu, ale córki najbardziej, musiały opisać po kilka jajek koniecznie, a nawet panny po 60 sztuk, żeby przed świętami opisać, ze względu na to, że przychodzili chłopcy na Wołokanie potem, świętami, i trzeba było dać. W całej grupy przychodziły i dzieci od małych, i większe, i dorośli, a czasami i nawet starzy ludzie, którzy stare kawalerii przychodzili też, żeby pośpiewać, ale oni już wieczorami przychodzili. I każdemu też trzeba było dać po pisance. Także ta dziewczyna, a mogło być kilka grup, mogło być z terenu przyjezdne grupy, ze wsi gdzieś. I też trzeba było dzielić. Ale żeby przygotować pisankę, to już zaczynano od pierwszego dnia Adwentu. Przepraszam, post, to jeszcze, znaczy w ogóle dużo, dużo wcześniej jeszcze niż, tak od Nowego Roku już zaczęto pisać i przechowywano w piwnicach. Jajko, zwykle ugotowane jajko, względnie surowe, opisane, wkładało się do garnka, takiego, jak to kiedyś mówili, czychunnego, metalowego, tego żelazne, takie naczynie duże. Tam wkładało się popiół z pieca drewniany, tam wkładało się jajeczka, wkładało się znowu popiołem i znowu wkładało się. I także w takim garku to mogło być tych jajek nieraz i 50, 60, i nawet i do 100. I to dopiero przyszedł Wielkanoc, Wielki Piątek, Wielki Czwartek, już wkładało do obgotowania, i żeby wosk zeszedł i żeby już były gotowe opisane jajka, malowane na Wielkanoc. Jajka opisane, przed, już obgotowane, przygotowane, tak ułożone też w zimnym miejscu, żeby nie zepsuły się. Wielki Piątek, Wielką Sobotę, jak się szło do kościoła, to często do grobu Pana Jezusa wkładało się, ile w rodzinie jest osób, to tyle jajeczek wkładało się, prosząc Pana Jezusa leżącego w grobie, żeby opiekował się rodzinami, i ile nas jest, to tyle wkładało się tych jajeczek malowanych. Wielką Sobotę nosiło się do poświęcenia i też było takie zwyczaje dawniejsze, że trzeba było przygotować wszystko jedzonko takie, żeby wystarczyło śniadanie, obiad, kolację, i na drugi dzień dopiero po obiedzie można było coś przygotować sobie, jeszcze tam zagotować. Nie powinno było nawet rozpalać piecu, nie powinno było gotowania, nie można było tego robić. Wielkanoc to święto takie prawdziwe. Nawet piekli prosiaka, takiego niedużego prosiaka, tam obrabiali po swojemu, jak każdy upieczony był na ognisku, i to było poświęcone, to miało wystarczyć na 2 dni świąt. I to jedzonko, które było poświęcone, jajka, chleb, masła trochę i sera. To było poświęcone. No jeżeli ktoś miał jakieś wędlinę przygotowaną, jakoś tam zrobioną, wędzoną z mięsa wieprzowego przeważnie, to też wkładało się kawałek, żeby świętami już nic nie dotykać, a tylko jeść to, co jest przygotowane. I śniadanie, jak się jadło, czy to była godzina 7, czy 8, czy 9, może i 10 godzina to było, do śniadania siadała cała rodzina, modlili się. Nikt nie mógł odejść, żeby się nie przeżegnał od stolu. Także częstowali się, i skorupki nie wyrzucali, skorupek, skorupki zbierali, skorupki wynosili pod drzewa, zakopywali po trochu, żeby dobrze rodziło owoce drzew, jakieś jagody, czy tam. No, co było posadzone, agres, nie agres, jakieś, co było posadzone, więc tam te skorupki. A bardzo często takie skorupki zakładano między
jak domy były budowane drewniane, między bejkami tymi wkładało, wciskało się po trochu, żeby Pan Bóg chronił od nieszczęścia, od pożarów, od wszystkiego, więc to też przechowywane było. Jajka święcone też były wyłożone, kiedy wyganiano krowy na pastwisko, to przy wyjściu złożone było jajko i tego. Zazwyczaj krowa jak szła, to przeszła, no, że zdarzało się, że może tam było pobite, ale wszystko jedno, to było używane jako święconka. Po śniadaniu, od razu po śniadaniu, dzieci mniejsze takie, do lat 8, 9, takie, to już wybiegali od domu do domu i zastukają w drzwi i od razu z drzwi to ktoś, jak gospodyni zauważyła, to mówi: chodźcie dzieci, chodźcie, wchodźcie, a co powiecie? Ciotku, my przyszły powłóczone. No to szybciutko dawała każdemu po jajku i te dzieci wychodziły, a Bóg zapłać, ale wchodzili zawsze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To było tak przyjęte i te dzieci wychodząc, Bóg zapłać, zostańcie z Bogiem i wychodzili. Ale nie zdążyli te dzieci małe wyjść, już przychodzili tacy, którzy mają te 10 lat, 15, a może i do 18. Ci już przychodzili i też zapukali, też wchodzili, ale już oni śpiewali, oni oracje takie, wiersze takie mówili, życzenia składali. A wieczorem, już po obiedzie, to przeważnie przychodzili chłopcy tacy dorośli, prawdziwie dorośli. I oni ośpiewywali, oni dziewczynki ośpiewywali, oni tam starali się wszystko zrobić, a przede wszystkim patrzeć, jak wygląda dane mieszkanie. Od góry do dołu, czy jest udekorowane, czy jest przygotowane, co ta dziewczyna umie zrobić. Czy nadaje się na żonę, czy do tego domu można będzie przyjechać w swaty do tej dziewczyny.